Witajcie moi drodzy z tej strony, Karolina, to jest 8 podcast, a to jest kolejny dzień naszego Daily. 8 kwietnia roku 1954, około 13 km na zachód od miasta Bolde wzdłuż brzegów Boulder Creek, dwóch studentów, którzy wybrali się na wędrówkę, dokonało przerażającego odkrycia. Znaleźli oni nagie i posiniaczone ciało kobiety. Nie miała ona przy sobie żadnych rzeczy osobistych, czy to zegarka na nadgarstku, czy to kolczyków. Poza tym, że we włosach miała kilka spinek. Miała bliznę po operacji wyrostka robaczkowego, ale nie miała w zębach żadnej plomby, co w latach 50. było sposobem na identyfikację zwłok. Ogólne obrażenia wskazywały na to, że była ofiarą potrącenia przez samochód, ale czego nie ma ofiara potrącenia, to ślady duszenia ligaturą. Patolog stwierdzi później, że po pobiciu i po duszeniu została przez swojego sprawcę rozebrana do naga i zrzucona ze stromego nasypu do strumienia, który znajdował się poniżej. Początkowo mężczyźni myśleli ci, którzy ją znaleźli, że z oddali widzą manekina sklepowego. Jednak kiedy podeszli bliżej, stanęli przed zwłokami młodej kobiety, której twarz w związku z warunkami pogodowymi, na jakie była narażona, była nie do rozpoznania. Śledczy przeszukali teren kanionu Bulde w poszukiwaniu odzieży, torebki, jakichkolwiek rzeczy osobistych, jednak nie udało im się niczego takiego znaleźć. Informacja o młodej kobiecie odnalezionej przy Boulder Creek sprawiła, że wielu rodziców zaginionych córek przybyło na lokalny posterunek policji w nadziei, że oto przynajmniej jedna z rodzin będzie miała bolesne, ale zakończenie zniknięcia swojego dziecka. Jednak wtedy nikt nie był w stanie zidentyfikować młodej kobiety i została ona pochowana z nagrobkiem, na którym napis głosił. Jane Doe, kwiecień 1954, wiek około 20 lat. Mieszkańcy Bulde byli tak wstrząśnięci historią Jane, że to właśnie oni opłacili jej pochówek. Do ekshumacji kobiety doszło w czerwcu 2004 roku. Wtedy przez artystę współpracującego ze śledczymi została wykonana rekonstrukcja twarzy oraz pobrany został materiał DNA. Dwa lata później historia dziewczyny została upubliczniona w programie America's Most Wanted. Niestety program nie przywołał wspomnień osób, które mogły znać Jane Doe, no i czas niestety nie grał na korzyść śledczych i raczej niewielkie były szanse na to, że jeszcze żył ktoś, kto mógłby pamiętać tę młodą kobietę. Do tego czasu od chwili odnalezienia jej minęło 52 lata. W 2009 roku o sprawie kobiety odnalezionej w 1954 książkę napisała lokalna historyczka i pisarka Sylvia Petem i tytuł tej książki brzmiał Someone's Daughter in Search of Justice for Jane Doe. Sylwia trafiła na nierozwiązaną sprawę Jane w roku 96 i zaczęła zbierać wtedy też fundusze, żeby doprowadzić do ekshumacji i pobrania materiału DNA, która, do której ekshumacji doszło, jak mówiłam Wam wcześniej, a potem napisała książkę. Ona oraz jej team badali nie tylko sprawę Jane, ale także przypadki innych zaginionych w tamtym czasie i w tamtej okolicy kobiet w nadziei, że uda im się rozwiązać tę sprawę i że uda im się nadać tożsamość kobiecie. I tak właśnie Sylwia dokonała odkrycia, że Jane Doe to nie kto inny jak Catherine Farand Dyer, która zaginęła w Denver kilka dni przed odnalezieniem szczątków niedaleko strumienia. Katrin 24-latka rozstała się ze swoim mężem i wynajmowała pokój w lokalnym pensjonacie przy 1118 Washington Street w Denver. Zniknęła 26 marca 1954 roku. I jak możecie teraz zobaczyć, Katrin wyglądała wtedy bardzo podobnie do Jane. O jej życiu wiadomo, niezbyt wiele. Zanim poślubiła w 1949 roku Jimmy'ego Dyera, nazywała się Katrin Farand. Detektyw pracujący nad sprawą Jane Doe utrzymywał, że kobieta była dosyć tajemniczą osobą i że z jakiegoś powodu nie chciała zostać odnaleziona. Oczywiście te zdania padły, kiedy śledczy byli przekonani, że właśnie Jane to Katrin. Śledczy spędzili wiele czasu nad sprawą i nad próbą namierzenia rodziny pani Dajer, w nadziei, że może ktoś pomoże potwierdzić tożsamość kobiety badaniami DNA i będzie mógł powiedzieć coś więcej odnośnie tej właśnie kobiety. I taka osoba się pojawiła, natomiast nie był to nikt z rodziny, ale był to opiekun z domu starości, w którym kobieta mieszkała. Joy, czyli właśnie ten mężczyzna, wśród jej rzeczy osobistych znalazł notatnik z adresami i danymi osobowymi Katrin Farrand Dyer. Wprowadził te dane w wyszukiwarkę internetową i oto jego oczom ukazała się nierozwiązana sprawa tożsamości Jane z 54 roku oraz strona internetowa należąca do Sylvie Petem. Opieką znał tę kobietę głównie pod imieniem Barbara, a mówię głównie, ponieważ kobieta używała także innych danych osobowych. I tak właśnie 29 lipca 2009 roku pisarka Sylwia Petem musiała być w całkiem sporym szoku, kiedy odczytała wiadomość mailową, której tytuł brzmiał: Katrin Farand Dyer. Prawdopodobnie będziesz musiała usiąść, kiedy czytasz tego maila. Katrin żyje w Australii i mieszka w domu opieki. Na konferencji prasowej zwołanej w sierpniu szef wydziału ogłosił, że w sprawie śmierci Jane Doe ma dobrą i złą wiadomość. Dobrą to było to, że Katrin żyje w Australii, dokładniej w Queensland, i wtedy jako 84-letnia starsza pani miała się dobrze. Złą wiadomością natomiast było to, że nadal nie wiadomo, kim jest Jane Doe. By chronić prywatność Katrin, śledczy nie zdecydowali się upublicznić innych aliasów, które kobieta używała na przestrzeni lat. Zresztą ta pani tak naprawdę okazała się mieć na imię Emily, tak więc ani imię Katrin, ani Barbara nie było jej prawdziwym imieniem. No i kiedy zniknęła w marcu, po prostu z marszu udała się do Australii i tam mieszkała do momentu wysłania maila przez Joya do Sylwii. Także podejrzewam, że po konferencji prasowej starsza pani może sobie nadal żyć spokojnie jako Barbara albo pod innym imieniem, które tylko ma fantazję używać. Kilka miesięcy później pani Petem przeczytała w kolejnym mailu: "Wierzę, że Jane Doe to moja ciotka". Nadawcą była 24-letnia Michelle Fowler i szukała ona informacji właśnie o swojej ciotce. Czytała swojego czasu o tym, um, o sprawie Jane Doe z BULDE i była przekonana, że właśnie ta kobieta może być jej zaginioną ciotką. I tak jak Joy, chwilę wcześniej, Michelle trafiła także na stronę internetową pani pisarki. W kolejnych wiadomościach Michelle przedstawiła na tyle, ile mogła swoją ciotkę Dorothy Gay Howard. Opisała Dot, na którą tak właśnie mówili znajomi i rodzina, jako młodą kobietę, która pochodziła z Phoenix w Arizonie, która miała idealne zęby bez ani jednej plomby oraz bliznę po wyrostku robaczkowym. Jedna z sióstr Dot jeszcze żyła, tak więc po spotkaniu Sylwii oraz Michelle, Marlene oddała próbkę DNA do porównania z materiałem pobranym z, ze szczątek Jane Doe, która to próbka z ciała została pobrana właśnie kilka lat wcześniej, w 2004 roku. Marlen początkowo podchodziła dosyć sceptycznie do sprawy, ponieważ od momentu zaginięcia do tej pory żyła w takim przekonaniu, że jej siostra ją porzuciła nagle z dnia na dzień, no i nie chciała mieć z całą rodziną nic wspólnego. Natomiast wynik testów wskazał jednoznacznie, że Jane Doe's Bulde to Dorothy Gay Howard, no i Marlen była po prostu zszokowana. Jeśli chodzi o Dorothy, to była ona jedną z trzech córek Roya i Eunice Howard. Miała dwie młodsze siostry: Marlene oraz Barbę. Kiedy Dorothy miała lat 15, wyszła za mąż za 19-letniego Davida Powella, który zaciągnął się do marynarki Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Rodzice wiedzieli, że jeśli zabronią Dot wyjść za niego za mąż, no to ona i tak to zrobi za ich plecami, tak więc ostatecznie się zgodzili. Małżeństwo tej pary nie trwało długo, tylko 6 miesięcy, z czego rodzice wydawali się być bardzo zadowoleni. Po rozstaniu z Davidem, Dot uciekła do Portland w stanie Oregon, a jej ojciec przebył trasę około 2000 kilometrów, żeby ściągnąć córkę z powrotem do domu. Kilka miesięcy później nastolatka ponownie wyszła za mąż za dużo starszego Keneta Kirkmana. Od końca 53 roku do wiosny 54 Dot pracowała jako niania po drugiej stronie miasta, no i obiecała pewnego razu swojej siostrze, że w kolejną niedzielę pójdą razem do kina. Nastała ta kolejna niedziela, a Dorothy nie pojawiła się w domu, w związku z czym rodzice pozwolili pójść Marlene do sąsiadów i zadzwonić do rodziny, dla której druga z córek pracowała. No i Marlene została poinformowana, że Dorothy już tam nie pracuje i tutaj źródła są dosyć niejednoznaczne, ponieważ jedne podają, że Dot po prostu wyjechała nie wiadomo gdzie, a inne z kolei wskazują bardzo precyzyjnie, że celem podróży było Denver w stanie Colorado i że planowała tam odwiedzić swoją ciotkę All May. Jednak nigdy nie dotarła do domu owej ciotki. Niestety ciotka Ol zmarła trzy lata przed oddaniem dot jej tożsamości, notabene w wieku 103 lat, w związku z czym potwierdzenie jej wersji było już niemożliwe. Rodzice Doroti kompletnie nie mieli pojęcia o drugim małżeństwie córki, dopóki nie przeczytali w gazetach, że Kenneth dostał rozwód ze swoją żoną, ponieważ ona zniknęła, a mężczyzna nie wiedział gdzie ona jest. Najwidoczniej w tamtych czasach tak właśnie anonsowano jakieś wszelkie ważniejsze wydarzenia życiowe. Uważa się, że Dorothy była ofiarą numer jeden Harvey'a Glatmana, kiedy on jeszcze mieszkał z matką w Denver i tak dokładnie tego samego Harvey'a Glatmana, którego historię przedstawiłam wam wczoraj oraz przedwczoraj. Oficjalnie pierwszą ofiarę pozbawił życia 1 sierpnia 1957 roku, kiedy kilka miesięcy wcześniej zakończyło się jego warunkowe wyjście na wolność. On wtedy odsiadywał karę 10 lat, a warunkowo został wypuszczony kilka lat wcześniej. Doroti miała być przed śmiercią potrącona przez samochód, jak detektywi podejrzewali przez Doja Coronet, a taki właśnie samochód miał Glatman. Jak pamiętacie, wiązał on kobiety, które atakował, a po śmierci ukrywał je w płytkich grobach albo w krzakach. Być może Dorothy będąc pierwszą ofiarą, została porzucona, zrzucona do strumienia, ponieważ Harvey szukał wtedy dla siebie najlepszej metody na pozbywanie się ciała. Po ponad pięciu dekadach Jane Doe wreszcie odzyskała swoją tożsamość, a nagrobek wystawiony jej przez mieszkańców Bulde został wkomponowany w nową płytę grobową, którą teraz możecie zobaczyć. Natomiast ciężko było rozpocząć proces przeciwko e, człowiekowi, który nie żył od 50 lat, ponieważ Gladman został stracony w roku 59. Matka Gladmana, to jest powiem wam jakiś chichot losu, zmarła w 68 roku i zostawiła ona 10 tysięcy dolarów i e, taki list, w którym jej ostatnim życzeniem było utrwalenie pamięci o jej synu Harvey'u. I rezultatem tego życzenia było to, że e, na University of Denver pojawiło się stypendium upamiętniające właśnie Harveya Gladmana dla studentów rachunkowości. Natomiast kiedy pani pisarka Silvia zaalarmowała i opowiedziała szkole o, o tym, co Gladman zrobił i kim on w ogóle był, no to szkoła zmieniła nazwę tego stypendium. Mimo tego, że matka wiedziała, że syn jest seryjnym, mimo tego chciała, żeby jej, jego, mimo tego chciała, żeby jego imię, jego nazwisko było upamiętnione w stypendium. Dla mnie to jest takie, wiecie, jajks. W każdym razie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. I to był taki nadprogramowy odcinek, bo tak naprawdę Dorothy nie jest ujęta nawet w Wikipedii jako ta ofiara numer jeden Gladmana, także czy ona jest... Czy nie jest? Myślę, że najważniejsze jest to, że, że dziewczyna po prostu odzyskała tożsamość, że jej bliscy zakończyli pewną sprawę. Oczywiście Marlen nie jest pocieszona, bo tak naprawdę rodzice, rodzice zmarli w takim przeświadczeniu, że Dorothy nie chciała z nimi utrzymywać żadnych kontaktów, no i że po prostu rozstali się w takich kwaśnych okolicznościach przyrody. W każdym razie, nie przedłużając, dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. I zapraszam was na jutrzejszą historię nieco dłuższą. Pa, pa.